Witam serdecznie. Nowy ekran, poseł Arkadiusz Mularczyk. Co was tu sprowadziło, panowie? Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż od kilku już tygodni mam informację, prośbę o pomoc, o wsparcie z związków zawodowych z Fiata właśnie, które zarzucają obecnemu zarządowi Fiata, że dyskryminuje prawa pracownicze, związki zawodowe, ponieważ nie chce rozmawiać na temat warunków pracy i płacy w Fiacie. Dlatego tu dzisiaj jestem właśnie na spotkaniu, na wiecu w zasadzie przed Fiatem. Złożyłem petycję do zarządu z prośbą o spotkanie i mediację. Także w przyszłym tygodniu postaram się zorganizować spotkanie z wicepremierem Pawlakiem, ministrem gospodarki i ministrem pracy panem Kosiniakiem-Kamyszem. Uważam, że nie można pozwolić na takie traktowanie polskich pracowników przez podmiot zagraniczny, bo to jest zły przykład. Jeśli teraz nie powiemy stop takim działaniom, to te działania mogą być także w innych miastach, innych miejscowościach, innych zakładach powielane. Dlatego to, co się tu dzieje, może być takim poligonem doświadczalnym. Dlatego jesteśmy tutaj z ludźmi pracy i będziemy wspierać ich i bronić. Zdanie ludzi pracy tutaj z tego zakładu jest takie, że po prostu został niejako stworzony taki folwark, jakaś enklawa włoska, gdzie polskie prawo tak naprawdę nie sięga. Czy ma pan podobne odczucia? No tak, nawet dzisiaj, gdy chcieliśmy złożyć petycję, to przez 20 minut nikt nie był w stanie wyjść do nas z kierownictwa. Złożyliśmy moją petycję poselską jako szefa klubu parlamentarnego do ochrony, także ochroniarz przyjął nasze pismo, ale na pewno tej sprawy nie odpuścimy, będziemy drążyć tą skałę różnymi działaniami. Liczę tu bardzo na spotkania, które w przyszłym tygodniu chcę odbyć z wicepremierem Pawlakiem i z ministrem pracy. Uważam, że w tej sprawie trzeba działać, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, ten zły przykład, który tutaj jest w Fiacie, może się rozlać na inne zakłady przedsiębiorstwa w całym kraju. Liczymy, panie pośle, że dostaniemy informację, kiedy będziecie szli do Pawlaka i do innych możnych tego kraju. Będziemy wam towarzyszyć po prostu. Dobrze, oczywiście zapraszam, poinformuję tutaj dziennikarzy Nowego Ekranu i inne media. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.